Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arhn.eu. Gdy jest się odpowiedzialną za serię Pokémon firmą Game Freak, to w sumie osiągnęło się już w życiu wszystko. Dlatego też można mieć na wszystko wyrąbane i produkować gry takie jak Pocket Card Jockey, która łączy wyścigi konne z pasjansem. Jej realizacja jest równie szalona co sam pomysł i grając ciągle miałem wrażenie, że autorzy robią sobie ze mnie żarty, w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak jakby scenarzyści zastanawiali się, ile absurdu może wytrzymać gracz. Weźmy na przykład fabułę. Jesteśmy początkującym jockeyem, który nie umie jeździć na koniu. Ba, idzie nam tak słabo, że pierwszego dnia koń zabija nas podczas treningu. Idziemy do nieba i tam miłościwy anioł pyta, co tak w zasadzie potrafimy robić. Okazuje się, że w sumie nic, ale od niedawna układamy pasjansa. Litościwy pozwala nam wrócić tymczasowo na ziemię i spróbować ponownie jockeystwa, ale ponieważ mamy dwie lewe ręce, to żeby dać nam jakiekolwiek szanse na wygraną, powiązuje nasze wyniki jeździeckie z naszą zdolnością do pasjansów. To znaczy, im lepiej układamy, tym lepiej będziemy jeździć. Serio, to jest fabuła tej gry. Dodajcie do tego masę dialogów z czerstwym humorem rodem z Familiady i macie ogólną atmosferę karcianego jokeja. No dobrze, ale o co w ogóle w tej grze chodzi? No więc dostajemy konia, mój nazywa się Grunio Pan Horse i bierzemy udział w różnorakich turniejach wyścigów konnych. Rozgrywka składa się z dwóch faz, stawiania pasjansów i planowania zachowań naszego konia. Najłatwiej chyba będzie przeprowadzić was przez formułkę, idąc krok po kroku. Zaczynamy na linii startu, gdzie układamy karty na czas. Zabawa polega na zdejmowaniu z planszy kart o postępujących po sobie wartościach. Jeśli skończą nam się ruchy, dobieramy kolejną kartę z talii. W fazie startowej naszym celem jest odkrycie kart układających się w słowo start. Podniesienie tej z największą liczbą baniek oznacza największy bonus do startowej pozycji naszego konia. Po takiej rozgrzewce rozpoczyna się wyścig. Na dolnym ekranie pojawia się nasza pozycja oraz oznaczona na biało strefa komfortu naszego konia, w którym biega mu się najlepiej. Znowu gramy w karty. Jeśli uda nam się opróżnić cały ekran przed upływem czasu, dostajemy bonus do wytrzymałości naszego konia. Im dłuższe ciągi kart zdejmujemy z ekranu za jednym zamachem, tym większy bonus. Jeśli wkopiemy się w sytuację, w której pasjansa nie da się ukończyć, dostajemy karę. Nasz wynik decyduje o tym, ile energii będziemy mogli zużyć, by ustawić naszego konia w dogodnej dla nas pozycji na torze. Im więcej zdobytej w kartach wytrzymałości, tym dłuższą ścieżkę dla naszego konia możemy narysować. Celem jest umiejscowienie go w jego strefie komfortu, by zmaksymalizować jego szansę na wygraną. I tak w koło Macieju. W trakcie wyścigu układamy kolejne pasjanse, a im lepiej nam idzie, tym lepiej radzi sobie nasz koń. Oczywiście w grę wchodzą też znajdźki modyfikujące nasze umiejętności i karty z serduszkami, które na ostatniej prostej pozwalają nam zmusić konia do dodatkowego wysiłku. Jeśli słodka oprawa graficzna skłania was do myślenia, że jest to gra prosta, to srogo się na tym przejedziecie, bo nasze umiejętności to tylko połowa sukcesu. Będziemy przegrywać i to często, bo wielokrotnie do zwycięstwa potrzeba też dozy szczęścia i doświadczenia. Nasz konik wraz z wyścigami staje się coraz lepszy, zdobywając kolejne poziomy umiejętności, ale szansę na wygraną ma tylko wtedy, gdy trafimy na idealne warunki odpowiedniego toru, dobrego układu kart i przeciwników o adekwatnych poziomach doświadczenia. Jest to więc bardziej gra o pięciu się po szczeblach kariery i rozwoju niż o wspaniałym jokeju, który miażdży konkurencję. Z czasem będziemy coraz lepsi, a nasze koniki coraz zdolniejsze, ale na wszystko będziemy musieli sobie zapracować sami. Dalej w grze pojawiają się mechaniki hodowli i chodu nowych koni, co dodatkowo nadaje głębi rozgrywce i staje się kluczem do sukcesu. Innymi słowy, wow, kto by pomyślał, że jeździectwo i pasjans mają wspólnie rację bytu. Okazuje się, że nie tylko mają, ale tworzą razem bardzo wymagającą mieszankę strategicznej gry logicznej. Rzecz tylko w tym, że nie bardzo wiem, komu tę grę polecić, bo dla fanów pasjansa będzie tu za dużo koni, a dla fanów koni za dużo pasjansa, ale to już w sumie zagadka do rozwiązania przez was we własnym zakresie. To wy będziecie wiedzieć, czy pomysł wam się podoba, czy też nie.